Ja wytłumaczę. Dobra, dzień dobry wszystkim, bardzo serdecznie. Don't Starve Together z Dawidkiem. Cześć. I ogólnie z mojej strony będzie to wyglądało tak, że prawdopodobnie będzie to jeden ciąg i ja po prostu to podzielę na odcinki, nie wiem jak u ciebie. Podobnie, bo teraz jak mam tego Ryzena, to mogę robić jak chcę. No właśnie, i teraz tak, wybieramy postacie z tego co widzę tutaj. Ja nie znam się na postaciach, więc tak, oddaj się w twoje ręce. Po kolei mówiąc, mamy oczywiście naszego gentlemana Scientista, który no nie ma zbytnio takich dodatkowych modyfikacji, tylko jego broda rośnie. Ona tam przydaje się, tak jak się nie mylę, magicznych przedmiotów. Następnie mamy postać, która no, ma trochę problemy z oczywiście podpalaniem. Chyba, jak dobrze pamiętam, to mogła czasami coś podpalić i dodatkowo oczywiście, jak tam jest, to ma jakąś tam obronę przed ogniem, nie? Jak tam widać, bo tam opisy ich są. Następnie jest taki siłacz, który potrzebuje dużo jedzenia, bo im więcej ma, tym będzie bardziej silniejszy. Mhm. Tylko trzeba dbać o niego wtedy. Jest oczywiście następnie dziewczynka, która ma jakieś schizy i z duchami ma jakieś problemy. Jak nie pamiętam, czy chyba z siostrą biegała, albo jakoś tak, a siostra jest z duchem. Następnie jest robocik i z nim nie pamiętam zbytnio jak to było. Widzę, że jakieś tu ma... Że on przykład, chyba nie musi jeść. Tak, nie, musiał chyba z tego co pamiętam. No picky eater, czyli chyba nie musi jeść. Chociaż nie wiem. Pamiętam, wiesz, mi się wydawało, że z nim było trochę tak zabawnie, bo on nawet był spoko, ale nie pamiętam jego działań. Czyli taki miał działanie... Aha, ładuje się za piorun, a niszczy się przez wodę. No to widać. I trzeba go ulepszać, widać, nie? Będzie przypał, nie? Następnie jest bibliotekara. Ona jest zarąbista, bo ona ma na początku tak jakby na wstępie więcej rzeczy do craftowania. Tak, ale nie może spać. Can't sleep. O, a tu tego nie zauważyłem, kiedyś tego takiego nie pamiętałem, ale no mniejsza o to. Następnie mamy drwala. On wraz na jakiś czas, kiedy jest pełnia, jak się nie mylę, zamienia się w takiego, jak to się nazywa, jakby bobra. I ten bóbr strasznie, tak, uwaga, ten bóbr strasznie dobrze tnie drzewa i on na podstawowo oczywiście ten bohater ma na początku siekierę, która jest całkiem mocna, nie? Mhm. I jej nie można wywalić, ona jest lepsza od podstawowej i oczywiście, co tam jeszcze można powiedzieć, no jego sekret jest taki, że zamienia się w bobra i musi żreć drewno wtedy, nie? Aha. I oczywiście to pomaga w wyścinaniu drzewa całkiem mocno, ale to raz na jakiś czas jest. Następnie jest Mim, który nie może jak widać gadać i w sumie mało o nim wiem, nie pamiętam, że zbytnio nie grałem, ale jakieś tam wiesz, umiejętności zbytnio jak widzę sam, no nie ma zbytnio takich ciekawych. No i oczywiście jest nasz Maxwell, o którym no nic nie wiem. Wiem o tym, że można go na singlu było dostać po tym, jak się kończyło grę, tak jakby. I on tak jakby z królem tego świata, bla bla bla, ale jakiś skilli tak jakby nie pamiętam, że miał wyjątkowych. Tą dziewczynkę Wigarid, ona jak dobrze pamiętam całkiem w walce, jak tutaj pisze, może być całkiem dobra. I ona tylko je mięso, więc to jest jej minus, że nie może zjeść na przykład jakichś różnych warzyw i innych tego typu rzeczy, więc no jak widać będzie to postać i zarazem dobra i zarazem zła, bo w sumie ciężko ją nakarmić będzie, nie? Mhm. Następnie masz pajęczaka, który jest monsterem i oczywiście może być przyjazny dla tych oczywiście pajączków, które tam są, ale tak naprawdę... No, on je odstraszy tak jakby, nie? No, straszę, czy tam... One nic mu nie będą aż tak robiły, ale powiem tak, nim jakoś tak zbytnio nie ma jakiejś takiej super umiejętności. I ta ostatnia postać, której sam przyznam, iż nie kojarzę. Jak grałem, to jej nie pamiętam, ale jak widać ona będzie bardzo dobrym budowniczym. One free hit from the dark, aha, czyli najwyraźniej będzie dostawała w nocy co nieco. I ma swoje narzędzia. Tak. Więc szli to do budowniczy i tak, i kogo musimy wybrać? Mi się wydaje, że ja zawsze grałem tą bibliotekarą, bo ona zawsze na początku miała dodatkowe craftingi i nie było trzeba robić tak jakby takie maszyny na początku, nie? Więc ja mogę w razie czego ją pieknąć, ale też również trzeba pomyśleć, bo teoretycznie przydałby się ktoś do walki i tak dalej, ale zależy jak chcemy, bo na przykład drewno też może nam się przydać, bo możemy zrobić tak naprawdę las wokół siebie, więc... No ja właśnie zastanawiam się nad tym bobrem, kurde. On jest, powiem ci, że strasznie dobry, ale w momencie, kiedy masz tak jakby pełnię, nie dość, że więcej bijesz, jak dobrze pamiętam, tylko musisz dbać o to, żeby te drewno zżerać, bo jak na przykład zbijesz drzewo, kiedy jesteś tym bobrem, to musisz zjeść jeszcze czasami, jak się nie mylę, aha, co nieco tam. To wiesz co, ja sobie go wezmę. Myślę, że będzie spoko. Bibliotekary, tu są oczywiście jakieś skiny, można ich chyba zmieniać nawet jak widzę teraz. No właśnie widzę, można tam zmieniać mu wygląd i tak dalej, dobra, póki co. Mi się wydaje, że nie ma co aż tak zbytnio nad tym się tutaj bawić. Aż przyznam, iż zrobiłem już coś złego i takim dziwnie ubrałem. O nie! To będzie zło. Zrobię z niego Szkota. O. W sumie może mu to nawet pasować, przyznam. Już patrzę na niego, to już mu pasuje. Dobra, będę grał Szkotem. No, jestem ready. I go. O, może nawet zapisać sobie preseta, ale dobra, mi się wydaje, że nie ma sensu. Zacznijmy naszą wspaniałą grę. Tak jak myślałem, kamerką sobie zasłoniłem to, co ważne jest dosyć. Ja na szczęście tak. Nie. Zacznijmy od tego, czy zbierzemy sobie jakieś tutaj surowce, na przykład trawę, co najważniejsze w sumie. No ja zacznę ścinać drzewo. Jeszcze troszeczkę sobie ściszę tą gierkę. Okej. Jeszcze klawiatury przydałoby mi się zamienić, bo jestem na tej mechanicznie, ona będzie mi słyszana podczas tego, a to nie jest taka gierka, która wymaga tego, nie? No. Okej, szybka podmiana, mikrofon się nie odłączył, będzie całe szczęście. Nie wiem czemu, ale ten drwal się cieszy z tego, że rozwala drzewa. Nom nom. Tak. On strasznie lubi te drzewka, bardzo. Ale tą tak, siekierę to ma OP. Żebyśmy daleko od siebie odchodzili. W sumie nasze mapy są oddzielne, nie? Pamiętaj. Czyli ja nie widzę tego, co ty odkryłeś, a ty co ja. Dobra, trzeba jakieś miejsce zrobić, tak, że tak powiem, zbiórki gdzieś. Wiesz co, tam gdzie zaczęliśmy może. Bo mamy tam takie zaznaczone na mapie portali, widzisz? No wiem, widzę. Pobiegajmy sobie, pogarniajmy wszędzie coś dookoła. Ty możesz zająć się w sumie najbardziej drzewem się cały czas zajmuję, wiesz? Ja tutaj postaram się, już kamyczki jakieś tutaj mam i będzie można zrobić od razu tą maszynkę. Dobra, zjadam drewno. Ważne jest jeszcze to, że musimy znaleźć jak najszybciej... O kurde, ale powiem ci, że biedna mapa nam się trafiła całkiem. No, trudno. Biedna okolica. Jest tutaj dużo żab, a na żaby mają te żabie łódka, które są strasznie OP, bo dają całkiem sporo żarcia. To ci podpowiem, tylko żaby uważaj, bo one kradną ci itemy, jak na przykład podejdziesz za blisko i uderzysz, jak ten... O, właśnie świnka się nawala z nią. Fighter. Świnka się nawala z żabą. O, druga żaba przychodzi. Ej, świnko, tylko nie zgin. O, czwarta żaba, 4 żaby go klepią. Ole, fight. O Jezu, ej, zabił jedną. Ej, dropią itemy, w sumie to zgarnę zaraz. No to spoko. Ja to sobie zajmuję się ścinaniem drzewa. Mam żabie łódka. Nice. Ale on wpierdziela tego drzewa, ja pierdzielę. Mówię, całkiem upita postać twoja jest, znaczy... Jedyne co, jak jesteś wilkołakiem, to musisz dużo drewna wpierdzielać, więc będziemy musieli jak najwięcej zdobyć tych sadzonek i posadzimy wokół naszej tak jakby siedziby wtedy, nie? No. Bo no, innej opcji zbytnio nie ma. Okej, ja tutaj już jakieś podstawowe rzeczy mam. Okej, przyznam, iż ta mapa na razie na początku, jak tak się rozglądam, nie kusi zbytnio. No trochę mało rzeczy jest, to muszę przyznać. Dobra, mam tutaj jeszcze jakieś kamyczki. Elegancko. I tak. Trzeba osiedlić się trochę dalej nie od tego spawna. Możemy tam zrobić taką bazę wypadową, że tak wiesz, ogarniemy sobie wszystko na początek. Na pierwszą noc. Mam tutaj zejście do podziemi, jak dobrze pamiętam, albo na inne miejsce na mapie. Nie, chyba inne miejsce to było. Nie przyda się nam na razie na początku zbytnio, bo to strzela ci psychiki trochę, nie? No, wiem. Wiem, że o psychikę trzeba też dbać. Tak. W tej gierce trzeba, bo później w nocy ciebie mogą atakować i dostajesz dipsa darmowego, a to jest bolące całkiem. Najważniejsze na początku będzie tam też zrobić pichcenia taki garnuszek, no on strasznie dużo daje. No spoko. Okej, poszedłem tak trochę na północ i przyznam... O, w dupę! Co jest? Z tym bobrem. O, no to żyj drewno. Ale już wiedzisz, jak to działa mniej więcej wtedy, nie? Kurde, nie ogarnąłem tak kamerki zbytnio i zasłaniam sobie, który jest dzień i ilość HP. Ale ta muzyczka jest genialna. Ogólnie soundtrack tej gry jest całkiem spoko. Jest to bobre. Okej, mamy wieczór, patrz na ten na górze, jesteśmy w połowie no to na spokojnie, żeby na noc zwrócić tamto miejsce, albo zrób sobie ognisko, ja też sobie sam zrobię, też tak można. Ja jeszcze pościnam troszeczkę drzewa. Kamienne drzewo? O tak, ja? Jeszcze czegoś takiego? No są, ja sobie połamałem zęby na nim, jako bobr. Serio? No, bo myślałem, że to jest, jako bobr będę mógł wszystko wpierdzielać, więc... O! Nie. Głównie drewno. Powiem ci, że jak tak patrzę, to trzeba będzie iść bardziej w stronę regionów północnych, bo jak poszedłem na tutaj zachodnie, no to tak trochę biednie jest tu. No dobra, okej. Nie wiem, jak ty tam wykryłeś tą mapę. Zawsze można sobie podesłać kiedyś, na przykład, nie wiem, wziąć sobie screena, zrobić jej szybko, wysłać na PW, będziemy mniej więcej rozeznani bardziej. No. Dobra, mniej więcej wiem, gdzie jest portal, to idę powoli na tym kierunku. No, już można wracać, powiem ci. No, ja już jestem prawie przy nim, więc... Wezmę ognisko. A nie, nie zmienił mi tego stroju, teraz tak patrzę. Mi też właśnie zauważyłem. Smutek. Mamy tutaj ul. Dobra, tam niedaleko mam ten ognisko, więc sobie podciosam drzewo. Dobra, już można wrócić do tego spawna i mniej więcej... Czy ja już jestem, tak? Ja już jestem i teraz tutaj ogarniam wokół tego drzewa. Aha, no chyba, że... Powiem ci tak, będziemy musieli na pewno stąd pójść, bo widzę, że te regiony są strasznie ubogie. No wiesz, zawsze możemy się wyekwipunkować troszeczkę. Znaczy wiesz, to najważniejsze, czekaj, nie pamiętam w które dni, ale jednego dnia przychodzą nas wilczki, a do nich już trzeba być przygotowanym, nie? No kumam. Dostanie jakoś solidny wpierdziel, jakie spotkamy. O, szyszki leżą na ziemi, chyba już tu byłeś. Chyba tak. Chyba byłem wtedy bobrem. O, witam. Dobry. I tak. Jem drewno. Okej, pójdę po patyczki jeszcze. No okej. Mogłeś mówić, ja mam patyków trochę. A, dobra, to wracam. Dodaj trochę, to co zrobię, patrz na to, to będzie dobre. O. I teraz jeszcze tobie wykraftuję. Masz. Czekaj. Weź sobie, będziesz miał więcej itemów nosić. Dobra, dzięki. Dobra, żabie łódka sobie przysmażę. No, ja sobie zjem marchewkę. Dobra, jestem na full wszystko. W ogóle ja mam taką fajną postać, że dodatkowo, teraz mi się przypomniało o tym, bo już zapomniałem, mam taką możliwość, jak to się nazywa, takie zwoje mam i na przykład mam takie coś, że mogę, żeby wszystkie nasze rośliny urosły w międzyczasie, nie? O, to fajnie. Dobra, masz te sadzoneczki, zbierałeś? Które sadzoneczki? Takie na drzewka. Nie mam zielonego pojęcia, mam coś takiego. Takie, no to. I mogę ci jeszcze takie coś wyrzucić. Rozsadzę wszędzie tutaj, ci chcesz. To też. Rozsadzę, niech sobie rosną, bo to są po prostu jakieś drzewka, nie? Ty już pomogę z tym. I na przykład tutaj drzewa za jakiś czas nam urosną. Nie pamiętam po ilu dniach, ale urosną. Dobra. I tak, teraz tak, podstawowy jeszcze. Ja załatwię nam patyczków. Jeszcze masz trochę? Już wszystkie ci dałem, jakie miałem. Bo trzeba nam zrobić jeszcze jedną rzecz, bo trzeba pójść i spalić drzewo. Aha. Bo jest taki, jakby to powiedzieć, taka jedna rzecz. A mam kapsloka włączonego. Jest taka jedna rzecz. Jak się spali drzewo, to jest węgiel. Węgiel, a z węgla może zrobić właśnie ten, tak jakby do kłócenia. Kłócenia, no. Okej, to ja lecę na północ. To ja lecę szukać drzewa. Szukaj i zbieraj. O, tu masz tyle. Widzę, no bo ja byłem wtedy borsukiem, nie mogłem nic zrobić. Akurat wtedy zaczynała się już wtedy noc, więc... Ej, ale tu kamieni jest od groma. No, tam jest dużo kamieni, ja tam się nie pchałem, bo ja bardziej jestem nastawiony na zbieranie tego, nie? Drzewa. Ej, to teraz tego nie widziałem przedtem. Dobra, to mi się zaczyna podobać to miejsce powoli. Jak na zachodzie mamy tak trochę ubogo, tak przyznam, iż północ mi zaczyna się podobać. Północ jest spoko akurat, bo na północy jest dużo rzeczy, to muszę ci przyznać. Właśnie tak rozglądam się i no, jest nawet. Dobra, pozbieram trochę kamyczków. Muszę uważać, bo jak się zamieniam w bobra, to mi dostaje szału. No właśnie, wiem i ty musisz strasznie tam mocno to wszystko ogarniać. Ale muszę przyznać, że fajna jest to postać, kurde, jakby nie patrzeć. No, samo to, że masz dobrą siekierę na początku jest OP. No, to jest naprawdę dużo pomaga. No i ta mechanika tego, że jest, wiesz... Jakiś kamyczek tutaj jest interesujący, nie zauważyłem go. Mine. Aha, kilof mi równo. No, to nieźle. Dobrze, że ta moja siekiera się w ogóle nie... Tak, jest niezniszczalna. Właśnie to jest plus twojej postaci, że dostajesz niezniszczalną siekierkę. Aha! Księżycowy kamień mam. O, no to nice. Nie pamiętam, co on robił, ale... Też nie, ale znalazłem. Pierwszy raz spotykałem ten item. Możliwe, że jakieś update'y były w tej grze. Wiesz, dawno nie grałem, naprawdę. No pewno coś by było. Nie, w tym roku wątpię, że może na początku gdzieś grałem jego. No już kolejny kamyczek taki sam znalazłem. Ja grałem, jak wyszedł pierwszy dodatek do tego, więc... Ojej, czy to był jeszcze, czekaj, to był z gigantami, nie? No chyba tak. Ale nie wiem, czy odpalone mamy, bo wiem, że... O kurde! Co jest ten gówniak, ten jednooki gówniak, to jest taki duży, nie? On tam gdzieś tutaj jest. On ma jajka, czy składa i często podwala się mu, bo on daje dużo jedzenia. Okej, widzę tutaj króliczki. I ogólnie jeśli chodzi o ustawienia, to niespomniane było to, ale mamy troszeczkę więcej kamyczków i tak dalej. No, zwiększyliśmy sobie troszeczkę surowców ze względu na to, że dopiero zaczynamy, więc nie jesteśmy ogarnięci w tą gierkę. No ale jeśli chodzi o jedzenie, to zbytnio nie zwiększyłem. O, czyli kasztany. Więcej marchewek. Marchewek specjalnie dałem więcej, kasztanami chyba też sadzisz, jak się nie mylę. Marchewek dałem więcej, bo myślałem, że w sumie one nam się przydadzą, bo jak wiesz. Jeszcze nie spotkałem gniazda pajęczaków, dlatego mi się to nie podoba, bo pajęczaki są dosyć ważne w tej gierce. O kurde, zmienił się w bobra. Tak często się zmieniasz? Nie, ja zapomniałem o głodzie, wiesz? Aha, to tak to działa, że głód ci spada? Tak, jak mi głód spadnie ten drewna, no to się zamieniam w bobra. A, to wspomniałem całkiem inaczej, że to... I ta muzyczka jest tak genialna. Taka, wiesz, jak w tym... Jak w, no... To się nazywa... na Dzikim Zachodzie, nie? Mhm. Śmiesznie jest. Kurde, zgubiłem siekierę. Lina mi jest potrzebna. Będę musiał trochę kwiatków pozbierać, żeby sobie zrobić ten kapelusz. Ogólnie. Na razie niepotrzebny on jest. Wiesz, tylko że ja dostaję pierdolca, więc potrzebuję w miarę szybko. A czekaj, to psychika spada? Tak. Za każdym razem, co się zmieniam, to mi spada psychika. To musisz strasznie tego pilnować. No, bo nie dość, oprócz tego, że mam ten głód, no nie, zwykły, to mam jeszcze głód właśnie drewna, nie? Kreta znalazłem. To nice. Dawaj, Gala Fighter, fajmy MMA. Zabiję kata. No muszę przyznać, iż nie podoba mi się w ogóle to miejsce. Jestem całkiem daleko od domu. Ja też. Ale nie znalazłem jeszcze ani jednego pajęczaka. To tak chyba niedobrze. No to nie jest za dobrze, bo te pajęczaki strasznie potrzebne są. Nie wiem, czy dam radę wrócić w tamte regiony w ogóle na noc. Znaczy na opar tego jakbym teraz szedł, to zdążę, ale... No nie jestem aż... Nie no, w sumie na luzie zdążyłbym. A co to jest? No, znalazłem kolejny domek tych świnek. A ze świnkami pamiętam, że się biło chyba. Powiem tak, one są strasznie upi. Z tego co pamiętam, zabicie takiej świnki nie było proste. Wystarczy, że się zmienię w tego... w bobra. No, zabiłbyś w sumie na bobrze, tylko że też by cię mocno obił, bo te świnki na serio sporo biją. Okej, widzę tutaj już też ukradzione drzewka jakieś tutaj są. A, to ty tutaj biegłeś. A tutaj widzę teraz saplingi wszędzie jakieś tutaj wszystko. No pewnie jakbym jako bubr to. Powiem tak, zostało nam jeszcze południe ogarnąć, chyba że ty tam już się poprawiłeś, albo północ jeszcze tam malutki element jest. Dobra, wracam. O, drzewka już nam urosły. Jeszcze nie ścinę, one są za małe. A, jedno zciąłem. Zawsze jeszcze możesz zrobić łopatę i wykopać to z ziemi. Ognisko zniknie. Nie! Nie bij, tylko ja chcę posadzić. Czekaj, patrz, postawię nam ognisko. Dobra. Patrz, jakie eleganckie. No to nice, ty to możesz stawiać ogniska. A jaki będziemy mieć tutaj las? Las Palmas. Ej, bo tak się robi, bo to... Znaczy wiesz, teoretycznie troszeczkę blisko kładziemy to. Oj tam, oj tam. Wiesz co, teraz postać trochę dalej może gdzieś, tak wiesz, na od ludzi trochę bardziej, bo spalimy je. Ale tak jeszcze dalej, tak jeszcze. Czekaj, dobra, tu gdzieś postawię. Gdzieś może tu, no, bo trzeba będzie to spalić. No to tam no, od ludzi to taki malutki lasek zrobię, to spalimy. Tak z 6 drzewek się posadzi, 7. No już jest, 6 drzewek to tam spalimy. Dobra, muszę... A, czyli jak jestem człowiekiem, to mi wraca psychika, a jak jestem bobrem, to mi spada psychika. Czyli teoretycznie nie potrzebuję aż tak bardzo... Dobra, ja sobie tutaj podjadam trochę. Też sobie... Dobra, jak na razie z głodem nie mamy problemu, jak na razie. Jak będziesz chciał trochę drzewa, to mów, bo ja mam... Wiesz co, rzucę ci. No daj trochę. I mogę ci jeszcze trawę dać i flinta. I kamienie. Nie no, flintów to mam trochę, 13 aż. No ja mam 7 tylko. 17 trawy i 9 patyków, jakbyś chciał patyki to mów. Mogę zrobić maszynę nam tutaj, ale nie wiem czy się będziemy szli jeszcze gdzie indziej, więc ja się o, na razie mogę sobie zrobić czapeczkę. A to jak chcesz, w sumie to jak na razie mi się wydaje, że one nie są aż takie nam potrzebne. No też tak myślę, że... Bynajmniej ta z trawy. Trawa to jest bardzo potrzebny na razie materiał, z kwiatków możesz robić. Jak chcesz to mogę zrobić pułapkę, bo mam materiały na to. No to jak uważasz... I mam trawiasty strój do fajlki. Czekaj, zgarnę sobie tutaj patyczki. A to mogłeś mówić, ja mam. Nie, no patyczka jednego chciałem. Dobra, ja sobie zrobię koszulę z trawy. Oh shit. Za monitor sięgnąłem i kamerkę przesunąłem. Aha, czyli albo to, albo plecak. Daj jedną trawę. Masz, trzymaj. Możesz sypnął. Bo chciałem pochodnie zrobić, bo chcę pójść trochę dalej. Jak chcesz to... Aha, nie, bo... Nie, dobra. To masz, masz nie, 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 spoko, weź, ja sobie zaraz pozbieram. Przecież jestem drwalem. Au. Co to jest? To nie właśnie nie wiem. Walk to rock den. Oho, to jest jakieś miejsce. O, ale drzewa. Pa, jak urosło, kurde. Ale to śmiesznie wygląda, jak ty szybciej bijesz i ścinasz, bo ty masz taki, wiesz, boost do drewna, nie? No, boost do drewna. No jak to można inaczej nazwać? Masz boost do drewna. Jak będę się miał zamienić w tego, w bobra, to podejdź. Zobaczysz śmiesznie, jak to wygląda. Będziesz zbierał za mną te. To już widziałem, jak to robi. A będziesz za mną zbierał resztę, nie? Tego, co ja nie mogę, jako bubr. Bo bubr jest dobry całkiem. Tylko jeden jest jego minus taki, że ciągle musisz to drewno zbierać, jak się nie chce. Znaczy drzewo. No. Bo drewno na drzewo to jest różnica. To jest kwestia tego, że trzeba dbać o to, żeby on miał odpowiedni poziom, nie? Okej, tutaj coś widzę. Wiesz co, tu jest niedaleko dużo kamienia. Pikaksa nie mam, chociaż mógłbym zrobić. Może skraftować sobie, ale na razie kamień aż tak nam niepotrzebny. Chodzi głównie o to, żeby znaleźć w końcu miejsce, w którym zamieszkamy, jakieś takie idealne. O, ptak mi przyniósł ziarno. Nice. Dobra, a zbieraj, powiem ci, że ziarenka są podnafają do pułapek. Ale no to jest drzewa. A jeszcze ani jednego pajęczaka nie znalazłem. No tak średnio, że nie znaleźliśmy. One nam będą potrzebne tak czy siak z czasem, do na przykład chociażby jakiś taki pułapeczek i tak dalej, a to nam będzie... Oho, zmienił się w bobra, przecież miałem żarcie na maksa. No co jakiś czas coś zmienia. Myślałem, że co północ jakoś tak, a co chwilę zmieniasz się. No bo jak zapomnę sobie o zjedzeniu, no to... O, krecik puka w taburecik, właśnie widzę krecika. O, dziwne dźwięki wydaje. O, dostałem prezencik. Ale wymaga więcej nauki, żebym dostał prezencik. Te króliczki są takie zabawne, jak wydają te dźwięki. Nie wiem, nie pamiętam też. Wow. Patyczków nie mam. Fuck, tutaj jest, będę. Nie dostałem patyczków. O! Byłem rozkopał grób. Ul gdzieś jest, bo widzę pszczołę. To powiem ci, że ul jest fajny, nawet spoko, ale... na ten moment on jest dla nas useless. Aha, mówisz, dobra. Jak dobrze pamiętam, to można było na przykład z żądła, a potem z żądeł jakieś fajne itemki robić. Ja już mam prawie 80 drewna. Dziwisz się? Nie. O, znalazłem ul już teraz. A w sumie z drzewa dropi patyk, nie? Czy nie? Zależy którego. Musi być to takie łyse, żebyś miał patyki. Dobra, czyli... Znowu się zmieniłem, jak? Przecież miałem... I z tego co pamiętam, to musisz na przykład po zbiciu drzewa niektóre sadzić jeszcze, bo może się zdarzyć coś takiego, że później przyjdzie do nas Ent, z tego co pamiętam. O. A Ent nas zabije. Tak pamiętam, więc mogę się mylić. Cholera, ale dobra, cmentarz mamy, na cmentarzu często fajne itemy są. Tylko psychika spada, ale możesz na przykład znaleźć coś, co potem w grze ci daje dużego boosta. No, na takiej zasadzie, spoko. Ty byłeś na południu, tam, w tamtych regionach? Ja nie wiem, gdzie ja chodzę po prostu. Jak widzę drzewo, to idę. Wiem, ale jak widzę drzewo, to idę. I zgubiłem siekierę. Powiem ci tak, północ nie zapowiada się za dobrze dla nas. Gdzieś jakieś przejście, pamiętam, spotkałem. Tu jest jedno. Dobra, tu na południe. Dobra. O, jest drzewo, co da mi patrzeć. Ej, znalazłem worek jakiś. Co to jest? Walk to loot stash. How curious. Ej, znalazłem jakiś lucik tutaj. O, to najsik. Ale nie mogę go otworzyć. Nie, żeby coś, ale trzeba powoli się chyba wracać. Ja przejdę się trochę dalej jeszcze. Ja na nas nie wrócę teraz. Chociaż, nie no, dobra. O, ale nam drzewo urosły, kurde. Trochę stracę psychiki, ale co mi tam. To ja pościnam drzewa, co tu są. W sumie, wiesz co, może teraz się skup zamiast na tych drzewkach, to pójdź na południe, rozejrzyj się, może tam coś znajdziesz. Dobra, to ten, jak będzie dzień, to się tam przejdę. Ja idę teraz do dziurki i pójdę do innego miejsca. Błagam, tylko nie wyrzuć mnie pod tamtej dziurze obok. Oh shit! Co jest to? Ale mnie wyrąbało daleko. Jestem całkowicie na południu. Ale spokojnie, o mnie się nie ma co martwić. Prędko nie wrócę, bo wyszedłem trochę daleko, ale dobra. Najważniejsze, czekaj, tylko 6 czy 7 dnia to były te pieski, jak pamiętam, nie? Więc wtedy trzeba się zebrać i musimy jakoś się wybronić. O, drzewka rosną, wszystko rośnie, gitara. Gitara się... ale ładny biomik. Coś mi się stało. Ty zielony ekran, jak taki dookoła. Ja to nie wiem. No już zniknęło. Aha, może się przypaliłem, wiesz? Od ogniska. Ta, przypaliłem się od ogniska. O tak. Co? O tak, znalazłem coś dobrego. Będziemy mogli lodówkę zrobić, jak tylko damy radę. O, nice. I respa znalazłem, jak zginiemy. To jeszcze lepiej. Okej, dobre rzeczy znajduję teraz, to mi się podoba, tylko to jest trochę daleko od naszej bazy. To się przeniesiemy tam najwyżej, nie? Tak. Powiem ci, na razie się dobrze zapowiadałem, tylko kamieni tutaj zbytnio nie widzę. To jest jedyna moja uwaga co do tego miejsca. Dobra, po jeszcze trochę podnieść i pochodnie zakładam. Jakby trochę taki głodny jestem, ale drzewo mam na maksa. W sumie podpalę drzewo. Okej, ja tutaj mam całkiem gorąco, bo podpaliłem właśnie drzewko. No, to nieźle. Ej, mogę trawę jeść. No wiesz co, trawy nie marnuj. Drzewa jak chcesz, bo drzewo jest bardzo szybko odrastające, trawa strasznie długo, nie? No wiem, tak tylko mówię, że mogę jeść. Dobra, sobie zrobię kilo. Jakbyś się tutaj wrócił, jak się tutaj wrócisz, to zrobimy sobie ciosanie drzewa. Gdzieś w tych regionach będę musiał zapamiętać. Dobra.